Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz. Dlatego, że teraz chciałem wam pokazać pierwsze karmienie wczoraj wyklutych piskut. Proszę zwróćcie uwagę, jak one się zachowują. Zaobserwowałem zachowania, które możemy widzieć u dorosłych kur. One pobierają w tej chwili pokarm i kiedy taki mały pisklaczek weźmie okruszek, no teraz akurat zjadają. Ale na przykład tamten wziął okruszek i ucieka z nim. Odchodzi na bok, bojąc się, żeby inna kurka, inny pisklak nie zabrał mu tego, co akurat złapał. Czyli zachowanie dokładnie takie jak u dorosłych kur. Ja do tej pory myślałem, że dorosłe kury robią to z wyrachowania, że się tego uczą, a one po prostu już się z tym wykluwają. Także bardzo urocze stworzenia. Wieczorem do tego statka dołączą jeszcze 4 osobniki, które w tej chwili znajdują się w odchowalniku. Wczoraj były bardzo jeszcze słabe, natomiast dzisiaj wyglądają zdecydowanie lepiej. Jestem z nich bardzo zadowolony. Są to pisklęta, które wyciągnąłem z jajeczek. One nie mogły się wykluć o własnych siłach. Niektórzy doradzali, żeby nie wyciągać, bo takie jest prawo natury, że jak nie wyjdzie, to po prostu musi odejść, musi po prostu umrzeć w tej skorupce, w tym jajku. Okazało się to nieprawdą, bo przecież pisklaki genetycznie są ok, nie można im niczego zarzucić. Błąd był z mojej strony, pewnie była zbyt mała wilgotność, dlatego ta błonka w jajku zrobiła się sztywna i twarda i po prostu tamte kurki nie potrafiły jej przebić. Dlatego pomogłem, żyją, myślę, że mają się dobrze i że mają takie same szanse jak pisklaki, które wyszły o własnych siłach. Są super. Szczególnie cieszy mnie to, że oprócz tych takich typowych kurek, które wykluły się z połączenia zielononóżki z kogutem Feniksem, to są właśnie te, których jest tutaj najwięcej, te pasiaste, to jest jeszcze tutaj potomek Silki. Mam takiego koguta rudego, który ma na imię Joanna. I tamten pisklaczek to jest po prostu wykapany tatuś. Ale mało tego. W odchowalniku znajdują się jeszcze inne pisklaki. To już w ogóle trzeci rodzaj. Mają obrośnięte łapki, a więc najpewniej są to pisklaki po kogucie Karzełek Kochim. No takie miksy. Ja specjalnie zmiksowałem te kurki, ponieważ bardzo jestem ciekaw. O, zobaczcie, jaki ma czubeczek. Wygląda jak sikorka. Ponieważ bardzo jestem ciekaw, jakie kurki z tego wyjdą. Na pewno jakieś fajne, ładne. Koguty również mogą z tego być ciekawe. Dlatego obserwujcie kanał. Będę pokazywał zarówno te dorosłe, tak jak do tej pory, ale także pisklaczki. One w tej chwili jedzą. Podałem im do jedzenia jako pierwszy pokarm ugotowane na twardo, żółtko jajka, ugotowaną młodą pokrzywę jako taką zieleninkę oraz zalaną wrzątkiem paszę starter dla młodych pisków. Jedzą. Na razie podałem im niewielką ilość,
Na początek jest to pierwszy posiłek, więc aby nie przesadzić. I niech sobie rosną. A ja będę pomału kończył ten odcinek. Mówił do Was Kazik. Teraz idę dawać w gazik. I widzimy się w kolejnym odcinku.